Osobiście w tym miejscu najbardziej się podoba. Można trochę dolać w sumie. Bardzo jestem zadowolony z oleju, którego używam. Jest... Kilka osób pytało się również, jakich opon używamy. Bo jakoś nie ufam tej aplikacji. Idę pomóc trochę Monice w przygotowaniu. Wody nie mamy! Właśnie tego się Paweł nie wylęduje. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Witamy Was z miasta Noi Pori. Noi Pori. Noi Pori. Nie wiem dokładnie jeszcze, jak się wymawia te dziwne literki greckie, ale powoli się tego ale uczymy. Ale brzmi to jak troszeczkę, język grecki brzmi trochę jak włoski, więc tak może to właśnie z no takim no akcentem. Grecy nawet mi się kojarzą z takimi ludźmi, z takim temperamentem. Noi Pori. W każdym bądź razie jest to miasto, w którym ostatnio był live. Także pokażemy Wam troszeczkę, jak wygląda okolica, bo jak na razie nigdzie nie jedziemy. Zostajemy tu w tym miejscu. Czasami mamy takie dni, że chcemy sobie po prostu posiedzieć, odpocząć i pomieszkać. Porobić, czyli wanie. Pomieszkać po prostu w domu. Dokładnie. A szczególnie jak jest ładna pogoda na zewnątrz, a czasem właśnie też jak jest brzydka i się nie da wyjść. Ale czasem jak jest słonko, to też lubimy pobyć w jednym miejscu. I po prostu pożyć. Plaża przy tej miejscowości, o tej samej nazwie, jest naprawdę przepiękna. Jak widzicie, biały pasek, może w tym miejscu akurat nie jest za szeroka, ale przy mieście jest olbrzymia. Jedyne co, to będąc z Moniką na spacerze, stwierdziliśmy, że chyba to miasto jest to miasto wakacyjne, ponieważ bardzo mało ludzi widzieliśmy tam. Jest dzisiaj niedziela, była jedna restauracja tylko otwarta na krzyż, bardzo dużo rolet, pozasłanianych, dużo informacji, że są pokoje do wynajęcia, dużo w ogóle budynków było z oznaczeniem, że jest to hotel, no ale niestety wszystko jest pozamykane, takie jakby miasto wymarłe. Jak widzicie, pogoda jest ładna i na pewno zachęca do spacerów, no ale tych ludzi w mieście jak na lekarstwo. Mi osobiście w tym miejscu najbardziej się podoba widok z naszego okna rano. Mamy tam pięknie oświetlone pasmo górskie Olimpu. Znajduje się tam Park Narodowy o tej samej nazwie. Także wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi piesze wędrówki po górach, to miasto to i graniczące z tym miasteczkiem zaraz drugie miasto są świetną bazą wypadową, żeby udać się samochodem w góry i pochodzić. Około 40-50 minut pokazuje Google Maps. Także no, nie jest daleko, a na pewno widoki będą spektakularne. My na pewno tutaj wrócimy w maju. Będziemy chcieli pochodzić trochę po górach, ponieważ no, chcę zobaczyć górę Olimp, na której przebywał Zeus ze swoją świtą. Jedną górę Olimp już widzieliśmy w Turcji. Pamiętacie, jak smażyliśmy kiełbaski na ogniach Chimery? A tu druga góra Olimp. Może to taka rezydencja Zeusa letnia. Nie wiadomo. Na chwilę obecną nie zapuszczamy się w te górskie rejony, ponieważ leży tam mnóstwo śniegu. Wszystkie szczyty powyżej, podejrzewam, 2000 metrów są zaśnieżone. Także no nie chcemy ryzykować, że gdzieś tam na tych górskich serpentynach ciapek stoczy się w jakąś przepaść na śnieżnej drodze. Miejsce to jest o tyle fajne, że również jeżeli ktoś lubi historię, to ma co tu robić, ponieważ obok znajduje się twierdza z XIII wieku, Platamon się nazywa, a nazwa wzięła się od miasteczka, nad którą góruje. Miasteczko to nazywa się Platamonas. Ja mam parę rzeczy do zrobienia, Monika pewnie też, także zabieramy się do pracy. Co porabiasz, Moni? I zaczęłaś coś robić, tak? Grzeję piekarnik, bo chlebek już rośnie w kabinie, bo tam jest najcieplej. Zaraz go wrzucę do piekarnika, no, a do chlebka będę robiła smalec z fasoli. Oduczyliśmy się trochę jeść wędlin w Turcji, bo nie było tam zbyt dużego wyboru. I jako zamiennik właśnie robimy sobie takie pasty warzywne. Dzisiaj właśnie zrobię smalec. W ogóle to chcieliśmy Wam bardzo podziękować za ostatniego live'a, za tą liczną Waszą obecność, za wsparcie. Naprawdę to nas motywuje do działania. No i jeszcze do jednej rzeczy zmotywował ten live Monikę. Do zrobienia paznokci, dziewczyny mnie zmotywowałyście. No ale niestety, teraz co? Do garów. No co, no takie życie. No, jak kobiety pomalują paznokcie, to mają już później nic nie robić.
W takim dniu jak dzisiaj, często jak mam więcej czasu, to sprawdzam ogólny stan techniczny naszego samochodu. Zaraz właśnie sprawdzę olej, płyn chłodzący, stan opon, ponieważ, no wiadomo, jest to nasz dom i trzeba dbać o te nasze cztery koła. No jest elegancko, poziom trzyma. Już widzę, że jest ok. O, można trochę dolać w sumie. Tu jest maksimum, ale mamy tutaj płyn. No ale na razie jeszcze nic nie będę dolewał w sumie. Ogólnie sprawdzam wszystkie rzeczy. Płyn hamulcowy jest ok. Z czasu do czasu sprawdzam również płyn od wspomagania kierownicy. Proszę bardzo. I jest ok. Bardzo jestem zadowolony z oleju, którego używam. Castrol Edge 5W40. No, widzieliście sami, przejechałem już 10 tysięcy, tak sobie zostawiłem tu 3 tysiące jeszcze na Grecję i tak staram się wymieniać olej maksymalnie przy 15 tysiącach kilometrów, a zazwyczaj robię to przy 10-12, mniej więcej w tym przedziale. I jak widzicie, olej jeszcze wcale nie jest aż tak bardzo czarny. Fakt, że do silnika w tym modelu Mercedesa wchodzi 11,5 litra tegoż oleju, no ale sam fakt, że już tak zazwyczaj ten olej taki wydaje mi się, że powinien być bardziej czarny. No ale cóż, nie jest tani, ale go używam. Kilka osób pytało się również, jakich opon używamy. Michelin Agilis Cross Climate. No i powiem Wam szczerze, że mamy te opony 2 lata. Przejechały z nami Hiszpanię, Maroko, Turcję, no przez całą Europę. Ja już nawet nie zliczę, ile tych kilometrów zrobiliśmy i stan tych opon jak na razie jest naprawdę bardzo zadowalający. Także no, mogę w 100% polecić te opony. Ani razu nie mieliśmy z nimi problemu, ani razu nie złapałem gumy tak zwanej. No i żadna z opon mi nigdy nie wystrzeliła. Także odkąd je założyłem, tak nic z nimi nie robię, można powiedzieć. Pamiętacie, na początku naszej podróży mieliśmy problem z wentylatorem. Muszę Wam powiedzieć, że odkąd założyłem tretytki, tak jak mi poradził jeden z naszych widzów, problem zniknął. Także jeżeli macie ten sam wentylator, ten sam problem, to tretytki są dobre na wszystko. Działa super od tamtej pory. Ja idę, Monika, sprawdzić teraz baterię. Jak będziesz potrzebowała mojej pomocy, to daj mi znać. Okay. Od czasu do czasu sprawdzam baterię miernikiem, bo wiecie, że jakoś nie ufam tej aplikacji, która pokazuje napięcie na naszych celach. Wolę sam sobie miernikiem posprawdzać. Po zakupach w Turcji bagażnik troszeczkę mamy zapchany różnymi rzeczami. No, ale bateryjka jak na razie, muszę Wam powiedzieć, że sprawuje się rewelacyjnie. 3,28. 3,28. 3,28. 3,28. Wszystkie cele wyrównane idealnie. W ogóle wczoraj stała się straszna rzecz. Tak myślałem, że jest straszna. Zapomniałem wyłączyć ogrzewania elektrycznego naszej wody. No i tak chodziło przez cały dzień. Fakt, że było słońce przez cały dzień, ale i tak przy poprzednim ustawieniu baterii podejrzewam, że wieczorem byśmy mieli problem z prądem. A tak zero. Starczyło przez całą noc na lodówkę. Grzaliśmy jeszcze webastem kilka godzin wieczorem, kilka godzin rano. I dzisiaj bez żadnych problemów nam bateria działała, mieliśmy bardzo dużo prądu. Także ustawienie tych cel bardzo dużo pomogło. Dobra, chowam graty, idę pomóc trochę Monice w przygotowaniu. Wody nie mamy! Co? Wody nie mamy. Skończyła się? Mhm. No to musimy napełnić naszych zbiorniczków zapasowych. Właśnie między innymi w takich sytuacjach te nasze dodatkowe 25 litrów się bardzo przydaje. Ja już przygotowałam wszystkie składniki. No oczywiście fasol. Nie przyfasol, nie. No taką puszką, jakbym ci przyfasoliła.
Smalec będzie długi. Z fasoli, więc potrzebujemy oczywiście fasoli. Może to być sucha fasola, wtedy potrzeba 200 gram. Fasola taka z puszki potrzeba 400 gram. To jest 800 gramowa puszka, ale po odsączeniu jest 400 gram fasoli. Turecka jeszcze, tak? Mhm, turecka. Mm-hmm. Mamy dużo właśnie fasoli. Ciecierzycy, soczewicy. Ciecierzycy, soczewicy. Coś mi się dzisiaj język plącze. Do tego dwie cebule. Oliwa do podsmażenia cebuli. Śliweczka suszona. Majeranek, sól. I jabłko. Jeszcze potrzebujemy jednego faceta, który utrze jabłko. A dlaczego? No przecież sobie nie mogę pozdzierać paznokci. No, pięknie. Proszę bardzo, na grubych oczkach. I się robi, kochanie. O, wow. Ja też już sobie po pazurkach przeleciałem. No widzisz, jakie to jest niebezpieczne. Kochanie, nie płacz. Turecka cebula jest tak mocna, że po prostu zawsze po niej ryczę. Tak czasami Paweł kroił tu cebulę, a ja leżałam na łóżku, to już tam też ryczałam. Jak na razie to pieczenie chleba bardzo nam się podoba, ponieważ van się super nagrzewa wieczorem. Zazwyczaj pieczemy wieczorem i nie musimy używać webasta. Ale tak się teraz zastanawiam, jak to będzie w lato. W lato może być gorzej, tak sobie podgrzewać piekarnikiem. Właśnie. W lato będziemy piekli rano, jak będzie jeszcze chłodno i będziemy mogli sobie przewietrzyć. O, no, tak będzie trzeba robić. Ile łyżeczek? 6 do 8. No ja dam 7. To łóżko nie jest taka duża. Prawie do wody mamy. Oj. Słabo to wygląda, ale... Mam nadzieję, że starczy nam wody na prysznic. Ja też. Boże. Naprawdę ta cebula jest. Mocna, nie? Bardzo. Po 20 minutach przekręcam chleb. Nie wiem, czym to zrobić. Tym czarnym mi się wydaje, bo to sporo czarnym. Tego będzie. Chyba w tej misce zrobię. Będzie mi tutaj łatwiej to ugnieść. Mamy teraz tyle misek, że nie mogę się zdecydować, którą wziąć. No to musimy zblendować. To ty myślisz, że w tej małej nam... Będzie dobre? Nie, właśnie tego się Paweł nie blenduje. Nie? Nie, rozgniata się widelcem po to, żeby zostały takie małe kawałki, żeby nie rozdrabniać na taką mazię. Aj, to będzie taka jakby imitacja słoninki. Nie, to będzie smalec ze skwarkami. A skwarki będą z prażonego słonecznika. Ja już sobie go tam wcześniej podprażyłam na patelni. Ja lubię go Zostaw. I to dodamy do tego smalcu. Także smalec ze skwarkami dzisiaj na grubasa. Wow. Ponia cebula się rumieni. Już taka się robi brązowa. To dodaj jabłko. Okej. Długo te jabłka muszą się smażyć? Aż takie się zrobią no jak do szarlotki? Takie rumiane, tak. Monika, ja już mam chyba pomysł na następne danie. Wiesz, na co mam ochotę? Na co? Pamiętasz, jak robiliśmy pasztet z ciecierzycy, soczewicy, co o, Kasia nam dała? Tak. Musimy to zrobić, nie? Mhm. Ale słuchajcie, ten pasztet jest normalnie... Ach. Cudowny. Tak sobie myślę teraz, że ciężko mi jest wyobrazić sobie życie w wanie bez piekarnika może, nie? Mhm. Monika, ciężko się to robi? Nie, nie jest źle.
muszę uważać, żeby widelca nie połamać. No i uważaj na paznokcie. Muszę się was zapytać jedną rzecz. Czy wy też tak czasami macie na urlopie, nieważne czy jeździcie vanem, czy gdzieś sobie akurat polecieliście samolotem, czy macie ochotę czasami tak po prostu nic nie robić, zostać w jednym miejscu, przestać zwiedzać, przestać pędzić, tylko tak po prostu zrelaksować się, pobyć w jednym miejscu, pomieszkać, bo my taki dzień właśnie mamy teraz. Między innymi właśnie dlatego nigdzie nie jedziemy, jak na razie. Oczywiście suszona śliwka jest opcjonalna, ale ja lubię śliwki suszone, więc dodam dwie takie malutkie. Można dodać ząbek czosnku, tyle że trzeba go dodać wtedy pod koniec smażenia cebuli, do cebulki, żeby się trochę też podsmażył. Podsmażoną cebulę z jabłkiem dodaję do rozgniecionej fasoli, nie trzeba tego studzić. I zaraz przyprawię to wszystko jeszcze. A ja uwielbiam zapach smażonej cebuli. Opcjonalna śliweczka. Pół łyżeczki soli, za chwilę spróbuję, bo nie chcę przesolić. Łyżeczka majeranku, ja daję taką sporą, bo lubię jak jest sporą majeranku. Trochę go rozcieram w rękach. Taką sporą szczyptę pieprzu. A jeszcze prażony słonecznik. Witamy was w kolejnym dniu. Nie myślcie sobie, że tą pastę mieszałam przez całą noc. Ale najlepsza jest, jak właśnie przez noc sobie postoi, wtedy te wszystkie składniki się tak przegryzą, no i nabiera lepszego smaku, także... Oj, pachnie jak smalec normalnie. No, zjemy sobie teraz na śniadanko. Pani Awara się gotuje. Dobra, robię kawkę. Z ogóreczkiem będzie przepyszne. No i próba generalna. Próba generalna. Pasta rewelacja. Polecamy. Szybko się w miarę robi. No bo to tylko się cebulkę podsmaża i nic tak w sumie poza tym. Fajna jest na szybkie takie danie, na kempingowanie, na vanlife'owanie. Super sprawa. No, albo nawet do domu. Elegancko. Chodka. Dobra, jemy i będziemy musieli gdzieś się ruszyć. Wystarczyło nam wody wczoraj jeszcze, żeby pozmywać naczynia i wziąć prysznic, ale już po prostu jesteśmy prawie na zerze, także musimy się w końcu gdzieś ruszyć niestety. Już tam pompa skakała, bo już wody nie było. Jak widzicie, my już w drodze. Lubimy tak trochę postać w jednym miejscu, ale po kilku dniach też lubimy się trochę też ruszyć. No tak, nie można stać w nieskończoność w jednym miejscu. Także ruszamy na południe. Ujechaliśmy z 120 km i po prostu teren zmienił się diametralnie, jest bardziej zielono. Przypomina nam to trochę Walię, Anglię. No fajnie, fajnie. Temperatura rośnie, także to na plus. Walimy na południe. Także następny film już gdzieś tam z południa będzie. Tak, tam wyglądało krajobraz jak zima, tu jak wiosna i mam nadzieję, że niedługo dojedziemy do lata. No z wami już się będziemy żegnać, lecimy dalej. Trzymajcie się, zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia za kilka dni. Trzymajcie się. Hej. Hej. Tak jest. A jak robimy tak o, no to wychodzi. To wtedy super. Jest. No to trudno. Jest. Dobra. Tak jest. Nie będę go pokazywać. Pokażę już pokrojone kromki. Dobra.